Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest piątek, 17 grudnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, to rodowód Pana Jezusa. Jednak ten tekst niesie z sobą bardzo głębokie prawdy teologiczne. Ktoś z Was, kiedy czytałby ten tekst, powiedziałby bardzo nudne. Natomiast kiedy Żyd spojrzy na ten tekst, to w jego sercu rodzi się takie wielkie wow. Dlaczego? Dlatego, że każda litera w języku hebrajskim przedstawia pewną wartość liczbową. Święty Mateusz przedstawił 3 razy po 14 pokoleń. Tak więc suma wartości liter tych cyfr sprawia, że wychodzi imię Dawid. A więc Pan Jezus jest dokładnie oczekiwanym Mesjaszem. Jego przyjście nie jest jakimś przypadkiem. To jest dokładnie wypełnienie wszystkich proroctw i wszystkich słów związanych z tradycją żydowską. Jezus jest potomkiem Dawida. A ktoś z Was może powiedzieć, no dobrze, ale jaki ma to wpływ na moje życie? Jakaś tam historia narodu wybranego. Otóż prawda jest taka, że również jeśli Pan Jezus będzie w historii Twojego życia, to Twoje życie nie będzie jakimś chaosem, będzie pewną harmonią. W momencie, kiedy wyrzucisz Pana Jezusa ze swojego życia, możesz mieć takie wrażenie, że Twoje życie jest bardzo chaotyczne, że wszystko dzieje się tak bardzo przypadkowo. Natomiast jeśli wprowadzisz Jezusa do swojego życia, to wszystko nabierze zupełnie innego znaczenia. Przywołam, kochani, teraz takie piękne opowiadanie zatytułowane Ślady na piasku. Otóż pewien człowiek we śnie szedł nad brzegiem morza. Po każdym z minionych dni na piasku zostawały 2 ślady, jego i Pana. I w pewnym momencie, kiedy było mu tak bardzo ciężko, zauważył, że na piasku jest tylko 1 ślad. I z takim wyrzutem zwrócił się do Pana. Panie, obiecałeś być zawsze ze mną, ja obiecałem być zawsze z Tobą. Dlaczego więc w chwili, kiedy mi było tak najbardziej ciężko, na piasku jest tylko 1 ślad? I wtedy Pan powiedział: moje dziecko, nigdy Cię nie zostawiłem. W tych dniach, kiedy widziałeś tylko 1 ślad na piasku, ja niosłem Cię na swoich ramionach. I tak to, kochani, jest w naszym życiu. Kiedy Pana Jezusa wprowadzamy w nasze życie, kiedy nie jesteśmy sami, to wszystko ma sens. Nawet cierpienie, które Cię dotyka, nawet jakieś trudne doświadczenie sprawia, że może jesteś mocniejszy, być może bardziej pokorny, nie wiem, ale Pan Bóg ma pewien plan co do Twojego życia. Wystarczy Mu tylko oddać stery albo też podpisać się u dołu czystej kartki i pozwolić, żeby On napisał scenariusz Twojego życia. Kiedy wprowadzamy Pana Jezusa do naszego życia, kiedy On jest naszym liderem, to nic nie tracimy. Wprost przeciwnie, tylko zyskujemy. Wiemy o tym, że mamy pasterza, za którym powinniśmy pójść. Idziemy bezpieczną drogą. Na zakończenie, kochani, życzę Wam, abyście zawsze byli blisko Pana Jezusa, abyście zawsze pozwolili Mu, aby On realizował zbawczy plan zbawienia w Waszym życiu. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.